Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Hyundai i30 z silnikiem 1.6. Jest to silnik o oznaczeniu G4FD, także auto z bezpośrednim wtryskiem paliwa mocy 136 koni mechanicznych. Auto zostało wyprodukowane w 2014 roku. Zamontowaliśmy tutaj włoski zestaw BRC Sequent SDI 2.0. Jest to jednostka sterująca przeznaczona do obsługi auta z bezpośrednim wtryskiem paliwa o liczbie cylindrów, w tym przypadku 4. Zapraszam na prezentację zamontowanych elementów. Tutaj mamy centralę sterującą, jak widzimy jest to centrala SDI 2.0. Za silnikiem mamy filtr fazy ciekłej z elektrozaworem. Pod osłoną mamy wtryskiwacze gazowe. Tutaj jest filtr fazy lotnej oraz reduktor. Filtr fazy lotnej wraz z filtrem fazy ciekłej wymieniamy na corocznych przeglądach bądź co 15 tysięcy km, oczywiście zależy co pierwsze nastąpi. No i tutaj jest to zalecane, aby utrzymywać te interwały celem zachowania gwarancji oraz auta w należytej sprawności. Hyundai jest takim silnikiem, spala około 9 litrów benzyny, gazu spali około 10 litrów, do tego doliczamy około 1,5 litra do trysku benzyny celem schłodzenia wtryskiwaczy benzynowych, które się znajdują w komorze spalania. Jest to wymagane, aby wtryskiwacze zachowały swoją sprawność i nie uległy uszkodzeniu. Takie uzyskane wartości pozwolą na zaoszczędzenie około 200 zł na każdym przejechanym 1000 km. Dla porównania możemy powiedzieć, że koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 450 zł, na gazie już tylko 250. Także 200 zł zostaje nam w kieszeni. Przejdźmy teraz do wnętrza, gdzie zamontowany jest przełącznik. Na życzenie klienta przełącznik trafił w deskę rozdzielczą po lewej stronie od kierownicy. Przełącznik wskazuje nam ilość gazu pozostało do wykorzystania w zbiorniku oraz jest lampka sygnalizująca, czy auto pracuje na benzynie czy na gazie. Mamy również możliwość manualnego przełączenia tych trybów pomiędzy benzyną a gazem przełączniczkiem na środku z napisem BRC. Kolejnym elementem jest wlew gazu, który został umieszczony w dolnej części zderzaka. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, nie wymagające stosowania dokręcanej końcówki. Ostatnim elementem instalacji jest zbiornik. W tym przypadku jest to 55-litrowy zbiornik umieszczony w miejscu koła zapasowego. Zbiornik toroidalny, całkowicie ukryty pod podłogą, także tutaj zamyka nam się to na równo. Jeżeli chodzi o ilość kilometrów, którą możemy pokonać na jednym tankowaniu, jest to około 450 km. Oczywiście jadąc w trasie spokojnie możemy śmiało uzyskać wartości około 500 km na jednym tankowaniu. Koszt zamontowania takiej instalacji jest to 4600 zł. W przypadku oszczędności niesionych wraz z jazdą na gazie tym autem, zwrot kosztów montażu nastąpi po około 23 tysiącach km. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie serwisu oraz montażu instalacji gazowych do aut z tryskiem pośrednim, jak również bezpośrednim.